Dziennikarz Legii Warszawa. Kacprze, dzień dobry. Tobie trzeba najpierw pogratulować interwencji przy rzucie karnym Mikaela Iszaka. Robert Podoliński, który cię zna, komentował ten mecz i bardzo cię chwalił. Opowiedz dwa słowa więcej o tym, jak to wyglądało z twojej perspektywy. Co ja mogę powiedzieć? No, karny to jest tak naprawdę tylko dodatek do tego całego wyniku. Niestety znowu na minus, bo znowu przegraliśmy mecz, a teraz zwycięstwa są tym, czego najbardziej potrzebujemy. Tyle mogę powiedzieć. Kluczowy moment tego meczu to była ta 54. minuta i stały fragment gry. Czy to, w jaki sposób Lechici rozegrali ten stały fragment gry, wprowadził trochę zamieszania w waszej defensywie, to rozegranie na trzy tempa? Byliśmy na to przygotowani. Trener uprzedzał nas o tym, że lubią kombinować. Byliśmy też przygotowani na to, że raczej zagrywają te piłki gdzieś na długi słupek, więc tam powinniśmy być najbardziej skupieni. No, niestety gdzieś tam nie udało się dobrze dokryć. Dołożył nogę dobrze Iszak i uderzył w bramkę. To była dość bliska odległość, dość mocny strzał. Niestety mi się nie udało zbyt odpowiednio zareagować. Ale trzeba też przyznać, że napastnik Lecha miał tam sporo miejsca. Jak to się stało, że taki strzelec, który strzela najwięcej goli dla tej drużyny, ma tam tyle czasu na to, żeby odpowiednio przyłożyć się do tego uderzenia? Gdzieś tam pewnie robili jakieś ruchy, nie zwróciłem, szczerze mówiąc, za bardzo uwagi, co tam się stało. Byłem skupiony na tym, co się dzieje z przednią częścią defensywy i właśnie może przez to nam umknęło. Długo czekałeś na ten kolejny występ w Ekstraklasie? Jak wyglądała ta rywalizacja o miejsce w bramce? Rywalizacja jest jak najbardziej zdrowa między mną a Czarkiem. Lubimy się, pomagamy sobie na treningach. Jak jest źle, to też sobie pomagamy. Jak jest dobrze, to się wspieramy jeszcze bardziej. Więc tutaj jak najbardziej jest ta rywalizacja zdrowa i trenerzy wielokrotnie nam powtarzali, że i jeden, i drugi zasługują na grę, więc mam nadzieję, że będziemy mogli oddawać tym naszym zaufaniem. No, oddawajcie i wygrywajcie, bo teraz tego potrzebujecie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.